Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony FipiFix i dzisiaj ze mną jest unikatowy Johnny. Ja mam. Który jak widzicie wrócił na serwer po długiej przerwie, ale wycyganiliśmy... Kurde, ale Walę głową w mur. No spoko. O, tam leży mój śmietnik, widzicie? Który zrzuciłem, bo się przewrócił. Dobra. Ale wycyganiliśmy u Volta, żeby mu dał unbana, no i widzicie, ma unbana, tak jak chcieliśmy. No jak widzicie właśnie, on wrócił, jest fajnie. Jeszcze pozdrowię mojego widza, którego spotkałem dzisiaj rano, gdzieś koło 9 rano, koło mojego domu. Więc pozdrawiam Cię, Mateo V20. No i dzisiaj mamy nowy odcinek. No, każdy nowy odcinek jest nowy. Ale dzisiaj mamy nowy odcinek z jakby pół serii, która będzie stworzona, będą bardzo krótkie filmiki, które będą miały po 2-3 minuty. Po prostu będziemy odpowiadać na pytania, jakie auto wybrać i tam będą jakieś określone ceny. Dzisiaj się zajmiemy z autami do 20 tysięcy. W następnym odcinku będzie jakiś tam wyższy pułap, na przykład 50, jeszcze w następnym na przykład będzie 100. To będą 3-4 odcinki tego. No, ale to by było chyba na tyle. No, więc życzę Wam miłego oglądania. Dobra, jesteśmy już na giełdzie Las Venturas i będziemy mogli zacząć nasz odcinek. Dzisiaj w ogóle jakim cudem mnie wyprzedziłeś? Nie wiem. A, on jechał. Nic, nic. Żeby tu nie było jakiegoś bana czy coś kolejnego. Wow. Tutaj zaparkujemy auto i jedziemy Wam pokazać najlepsze auta, które możecie kupić, jeżeli Wasz budżet nie przekracza 20 tysięcy euro. Chodź. No to idziemy sobie na giełdę. Mam nadzieję, że żadnych lagów nie będzie. Więc jesteśmy na giełdzie i kurde, radio idzie. Dobra. Po pierwsze, auto, które chyba jest najlepszym wyborem, jeżeli chcecie najbardziej uniwersalne auto, czyli kurde. Pozwólcie, że to coś ciszy. Premier! No właśnie, Premier to chyba najlepsze auto, jakie możecie sobie wybrać w tej cenie. Widzicie, tutaj żony też go niedługo będzie kupywała, tylko że właśnie na felgach będzie chciał. To jest jakaś głupia gleba, jakaś śmieszna, ja na taki bym nie mógł jeździć. Bo, ja też. Bo się drzwi psują, bo się wbija w ziemię. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli macie trochę szczęścia, to możecie kupić jakieś Sabre Westferg za 20 tysięcy, a Sabre to naprawdę bardzo dobra autko. Bardzo, polecam Wam, tylko to akurat Norbi jest, więc on zawyża ceny aut. Połowa giełdy jest od Norbiego, więc wiecie. Kolejnym autem, jakie możemy polecić, to na pewno Tornado, które kiedyś miałem i byłem z niego naprawdę super zadowolony. Teraz Johnny ma akurat Tornado. O właśnie. Więc bardzo spoko auto. Ma takie fajne, bo ma paint job, zielone wnętrze i zielone światełka. Więc dobrze jest. Jeżeli tej kolejne premiery, to akurat ma Abachy. Nebuli tak trochę... Nie polecam z obrazu Nebuli. Kiedyś miałem jako taksówkę. Jeszcze to nie byłem z niej zadowolony. Dużo pali. Taki wygląd taki średniawy. Drogie naprawy. Dlatego nie. Kolejna tą, którą Wam polecimy, to Clover. A ten jest dopiero super. Bo ma Abachy. Różowe lampy. No. Nikt. Ej, to jest na serio spoko cena. Dla Clovera. Dobra. Chyba ja. Może. Ale ładny czytach, ładny kolor. No. Tylko jest właśnie najgorszy wariant, bez lusterek. Ja specjalnie szukałem z lusterkami. To już wygląda kiepsko. Mesa to jest akurat auto, które jest bardzo fajne, ale lepiej go, takiego nie kupujcie. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo według, ja niedługo się zaopatrzę w mesę, tylko że będzie na offroadach. To jest jakieś 35k może kupię.
Jak widzicie, jeszcze muszę trochę rozbierać. Może w soboty wieczorem albo w niedzielę będzie. Widzicie, tutaj przewyżają wszędzie tylko premiery. Więc właśnie to ha, będą najlepsze wybory. Jeszcze Tampa, też bardzo polecam wam to auto. Waltona wam odradzam, szczególnie nie wiem, kto jest taki głupi, wypad. Kto jest taki głupi, żeby kupić Waltona za taką cenę. Od admina. Ale spoko. O, patrz, jakie ładne Tornado. Ładny. No. Ładny paint job, ładne wnętrze. No ładne, ładne. Więc jeszcze możecie się zaopatrzeć w Fortune. Bardzo ładna, takie skromne. Tylko bez felka, no jest dosyć kiepsko wygląda. Ma brzydkie, porządkowe felgi. O, z offroadami premier. Ale to już za duża trochę cena. No, więc mówiłem, ten odcinek nie będzie naprawdę długi. Już będziemy go kończyć. Bo tutaj widzicie jeszcze Bobcat, też polecam auto. Opłaca się. Może wspomnijmy o konkursie. A tak, jak na moim kanale, mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy, będzie 50-60 widzów, to będę organizowała konkurs, który mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu, gdzie będzie do wygrania albo jakaś bryczka, albo jakieś pieniążki. Jeszcze tam się zastanowię. I piszcie w komentarzach, czy chcecie ten konkurs, jeżeli tam będzie znaczna część osób zainteresowana takim konkursem, no to się nim zajmiemy, tylko będzie musiała być oczywiście odpowiednia ilość widzów. Więc subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie konkurs, a auto będzie naprawdę nawet niezłe do wygrania, ale jeszcze wam nie będę zdradzał. Jeżeli będzie 50-55 widzów, to zobaczy się. Okaże się, jakie to będzie auto lub ile pieniążków. Więc zacznijmy tak, jeżeli będzie 10 komentarzy pod filmem, jeżeli będzie 10 łapek w górę i ten 10 komentarzy, że chcecie taki konkurs, to od razu na nic nie patrzę, tylko kupuję jakieś tam wybrane auto i zaczynamy konkurs. A jeżeli nie będzie, no to będziemy czekać i w następnym odcinku też będę o tym wspominała, abyście nie zapomnieli. I to będzie, jeżeli się łącznie ze wszystkich jakby komentarzy uzbiera to 10, to wtedy... No to zaczynamy konkurs, dlatego czy będzie ten konkurs wcześniej, czy później, zależy tylko i wyłącznie od was. Więc myślę, że to całkiem dobra propozycja. Więc polecam, piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo to są trzy warunki, które trzeba spełnić, abym pomyślał o tym konkursie. No, więc jeszcze takie krótkie podsumowanie. Teraz widzicie na ekranie auta, czyli to będzie najlepsze auto w tej cenie to H będzie Premier z jakimiś felgami. Na drugim miejscu ja bym postawił Sabre, ponieważ możecie nabić z jakimś troszkę większym przebiegiem bez felg. Na trzecim miejscu postawimy Fortuna. Na czwartym miejscu postawimy Clovera. No i na piątym postawimy Tampę. Myślę, że to nawet dobry ranking i to są auta, które wam polecamy. A biorąc pod uwagę, że Clover i Tampa to są najtańsze propozycje z tych wszystkich, więc myślę, że one wam się powinny podobać. Ale no i tak, najlepszy stosunek jakości do ceny to jest oczywiście Premier. Nawet z jakimiś fajnymi felgami, nawet Abahai możecie znaleźć za 20 tysięcy, dlatego naprawdę polecamy. No i to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o konkursie. No i co? No i cześć!